jest jeden skill, którym się gra zawsze w hack and slashach. To jest najlepszy skill w tego typu grach. Wirek, ładnie tak. Na drugim levelu już jest wirek. Level upik. Co mi tu mamy? Vitality, Strength i Resy. Daj może damage najpierw. Ale to te hamery można zrobić tak, że one się kręcą wokół ciebie, wiesz? Ale damage mają spory. Jak na pierwsze levele to dużo biją. No czekaj, bo pa. Jakbym tu poszedł, tu masz, widzisz? Hammer Spiral. A tu masz Hammer Spiral Orbits You. O, to jest to. No to wtedy ją musisz... Proszę, dużo ten wirek manu zjada. O, Rift jest też spoko, jak dobrze pamiętam. Dobra, idziemy na razie w mana kosty. Na wirku. Później się fajnie gra, jak ma już jakąś postać na endgame'ie. Tu później można się bawić w crafting. Są jakieś lepsze bronie. Coś tam niby jest. Nie pamiętam co zostali, bo trzeba go testować. O, tutaj. Jakieś przenerowane? Oho. No i level up. Counter-attack enemies with retribution. Ja bym poszedł tutaj, w Strange'a i w Resy. A tutaj... idziemy w tego Riva. O, i w to bym poszedł. No, co jest? Znowu się popsuło. No, psują się te movement skill'a. I idziemy dalej w to. O, i level up. Ten boss chyba dużo nie bije. Idziemy w Strange'a i w Resy. Bo Resy się na HC przydadzą. Dobra, i co my tu mamy? Ringa w ogóle nie mam żadnego. Resztę można wywalić. I spróbować coś pogamblować.
Magic. Melee damage. Not bad. Melee physical damage, melee fire damage. Jakiś lepszy jakby poleciał? O, common. Ty, bo ja rękawiczek w ogóle żadnych nie mam. 10 armora. Oj, te. Dobra, może być. Co jeszcze? A tyle. Tylko jeszcze trade'u brakuje. W sumie najważniejszego. Bym wolał sam trade bez multi. Żeby dali. Jakby nie poszli po razem do głowy z tym trade'em, to bym prawdopodobnie nie grał. Zrobić multi bez trade'a, no bo miało być tak jak w Diablo 3. Czyli że mógłbyś przekazywać itemy tylko tym, z którymi grasz. Bo teraz jest coś takiego, że możesz przekazać itema ludziom, z którymi grasz. Po prostu. Jak grasz z kimś i podczas gry z nim dropnie ci item, to możesz mu go przekazać. Zwanym item gifting systemem. Jedyne co bym zmienił jeszcze w tej gierce, to system rozwoju skilli. Wziąłbym po prostu system skilli z Undecembera, 1 do 1 przekleił tutaj. I byłoby zajebiście.